Beata, wyjeżdżasz na urlop? O, jeszcze nie teraz. Chociaż bardzo bym chciała oczywiście, ale ciągle czasu jest za mało. Czasu na odpoczynek, na relaks. Ciągle mało, bo praca ciężka i dużo tej pracy. Te twoje ulubione miejsca na świecie to? Mam 3 swoje ulubione miejsca na świecie. Miejsce numer 1 to jest Chorwacja, a konkretnie Cavtat, taka niewielka miejscowość obok Dubrovnika, która ma swój niepowtarzalny klimat, gdzie odbywają się karnawały letnie, gdzie można wysłuchać wspaniałych koncertów, gdzie podają najlepsze langustyny na świecie. I tam jest cisza, to nie jest ten turystyczny szał i harmider i można tam naprawdę odpocząć, zrelaksować się, pomarzyć. Ja nie jestem typem, który leży do góry brzuchem na plaży. Ja nie znoszę się opalać, nie znoszę się wylegiwać pod palmą, ale tam jest woda, ciepła woda. Więc ja pływam, nurkuję, właściwie nie nurkuję, tylko snorkuję. I to jest czas, który jest dla mnie i który bardzo lubię. Drugie takie miejsce to jest Nowy Jork, a to z uwagi na energię, którą ma w sobie. Energię od ludzi, gwar miasta. Ja jestem zwierzęciem miejskim, więc ja to na wsi czy w jakichś siedliskach albo w agroturystycznych gospodarstwach nie umiałabym wypocząć. I dlatego Nowy Jork z tą swoją właśnie taką szaloną energią jest miejscem, w którym bardzo lubię być. A trzecie to Kazimierz Dolny. Kazimierz Dolny, w którym myślę spędzę emeryturę, będę pisać książki, jak już nie będę mogła pracować. Ja często powtarzam, że te najważniejsze elementy wyjazdu to nie tylko miejsce, ale również ludzie i kuchnia. Jakie potrawy ty najbardziej lubisz? Ja jestem dość tradycyjna w smakach. Mam zaledwie taki kilkunastoskładnikowy zestaw jedzenia i nie wychodzę ponad to. Nie znoszę polskiej kuchni, nie znoszę obiadów w takiej tradycyjnej postaci polskiej. Dwudaniowych absolutnie nie. Ja jestem warzywna, więc tam, gdzie są świeże warzywa, które pachną słońcem, które pachną przyrodą, no to tam mnie ciągnie. I na pewno w Chorwacji takie warzywa można zjeść. Jak jestem w Kazimierzu, to mam swoją jedną ulubioną knajpę, której nie zdradzam z żadną inną. Najlepsze jedzenie na świecie, chociaż karta dość krótka, ale bardzo taka treściwa. Z kolei w Dubrovniku w porcie jest wspaniała knajpa. Podają tam najlepsze na świecie owoce morza. Kiedy jestem gdzieś za granicą, nie boję się próbować nowych potraw. Oczywiście nie zjadłabym za nic na świecie żabich udek. Ostatnio byłam ze swoim synem w Paryżu i on próbował, ja nie. Ślimaków też raczej nie, natomiast owoce morza pod każdą postacią jak najbardziej. Jeszcze jedna rzecz, czyli Nowy Jork, a więc tam chyba jadłam najlepsze sushi na świecie. Beatko, to w takim razie życzymy szybkiego urlopu, smacznego urlopu i dużo słońca. Do zobaczenia.